Cześć, witajcie z tej strony Glatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Hurtwall. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Co? Nic, kill w dupę wjechał Christianowi, tak tak mocno. Penetrował jego grotę Nestle. Co? Tak. Tu macie dookoła tyle węgla, nie można było dupy ruszyć. Nie. Teraz to jest ten zakręt, dobra. Sasquatcher cię goni. Tak? Bijemy go? Po co? Nie ma sensu. Okej, jak umrzesz z kurtką, to powtórzę. To potem będziemy tłuc je. Teraz nie potrzebujemy. To lepiej na przyszłość się utłuc. Ale mamy Ola seksownego kłada. Mówisz o tym moim? No, miał być nasz, teraz już jest jej, dobra. No okay. Mówisz, że nie chcesz. To są kobiety. Mówię, może być i okej, ale dobra no. Ale Krystianie, od razu mówię, że samochód nie będzie różowy. Nie, a ja chcę fioletowy, nie. Albo Boże, różowy nie, może być. Się. Boże, ścisz się, człowieku. Boże, ściszałem się, przed chwilą było... No to chodzi o to, że ty masz tak ustawiony mikrofon, że normalnie teraz... jest okej, ale kiedy mówisz cicho, to cię nie słychać, a kiedy się drzesz, to wszystkich bolą uszy. Co ty odjebałeś? Przerwa. Co on zrobił? Techniczna. Bo dosłownie mi w poprzek drogi stanął. Bo skręciłem mnie tym guzikiem. Dobrze poszło. Ja bym wam pomógł, gdybym miał dzidek moją. Koło rozjebałeś. Dobrze. Ja słyszałem, że koła się nie da rozwalić. Dobrze, właśnie Maciek ostatnio już, że się da, mistrzu. Krystian, twój kielej, po koło. Ja pierdzielę, jadę po koło. Czekaj, leź po koło. Ja, Ola, zabierz mnie od nich. Nie, sam tam do nich poleciałeś. Nie. Ja ci mówiłam zostać ze mną, a ty nie. To co, na środku zostawiamy to po prostu, żeby było łatwiej? Aha. A po co wy tak w ogóle pojechaliście? Jest kład, już widzę jeden. Benzyna, pamiętajcie. Dwa kłady są. To tam są dwa kłady. Benzynę, bo absolutnie nie wiem. To wyjąć w sensie. No wyjmij. Wziąłeś tam te dwa kłady? Tu jest auto całe. Calusieńkie? Nie. No to tu jest całe... najlepszy kład, jaki można znaleźć. Całe do rozłożenia. Dobra, znajdziemy jeszcze nie jeden taki. Tu no jest, wiem, samochód. Ale po prostu żałuję, że go no, nie... No to o nim mówiłem tak. Wiesz, gdzie Hirley dalej biec, czy nie? Nie wiem, rozwalam te Patrz. Kładziki. Koło jest. Tu, ej, tam. Tam biegnij, tam. Na ten niebieski kontener i za nim. Kogo tam coś bije? Damian się chyba coś mnie bawi. Bijeś, zabiłeś, dobra. O, zimno mi się zrobiło. Jak dropnie koło, to będziemy mogli już składać. Auto? Mhm. Mam 3 amunicji do mojego, okej. Okay. Damianie, podjedź tu kładem. No, tu znaczy gdzie? Tu gdzie stoję. Na początku hangaru, wskaczę. Tu pod tego zielonego. A jest tam skrzynka? Tak. No potem ci nie kazał inaczej. Dawaj, skupuj. Hopaj. No. No hopaj. A ja? No ktokolwiek, no nie wiem, co za nie, różnica. Tam... To jest za daleko. Z kontrolem się... To jest za niski. Aż tak? Nie, zapomnij. Nie da rady. Samochodem by trzeba było. Bida, musimy auto ogarnąć. Łożeś mnie przesunął. Myślałem, że zginę. Dobra, jedziemy dalej. Są to duże to na środku drogi zostawiamy? No, na środku hangarów najlepiej. O, no to tutaj. No dawaj. Dobra. Wachę wyjąłeś? To wyjąłem. Jest skrzynka jedna. Tu na dachu widziałem skrzynkę.
Coś fajnego? Koło dostałem. Do czego? Do... Quit bike, tak? Aha. A już myślałem, że do auta żeś zdobył. To będzie car napisane? Nie, nie. Na pewno nie będzie quit bike i reszta jest do samochodu. Tylko żebyś nie dostał tylniego koła. O, na czerwonej tej. Na czerwonym kontenerze jest, na górze. Tak, widziałem. Znalazłem kładę do rozłożenia. Dobra. Ja idę na prawą stronę jak coś. Farba. O, nie ma. Zauważyliście, że te małe sarenki mają kły? Nie. Bo są zmutowane. Kły mają normalnie jak wampiry. Ja znalazłem samochód trzyosobowy. Widzę go. Musimy składać. Gdzie on jest? Na końcu, po lewo. A to ile? Trzy koła mamy do samochodu? Kirlej, ty jesteś tu obok mnie, tutaj przy kontenerach? Skaczesz teraz? Skaczę. To cofnij, to w prawo idź, w prawo idź. Tam? Tu patrz, tu. O, tu jest. Tu jest jedno auto. Właśnie tu biegłem. Tutaj też masz? Tu masz, no, tu jest. A okej, okay, no to tam też jest drugie. Dobra, ja idę do tych. O, tu, a nie. To jest dwuosobowe. Ale ma za to światła. To tutaj przy mnie jest też. O, koło. No widzisz. Tylko, że... To jest najgorsze, jakie możemy, ale kij z tym. Chodź tu. Ty, nawet zimno mi się nie zrobiło, to jest najlepsze. Ja mam 60 minut jeszcze. Ale to jest ładnie opancerzone. Co nie? A to jest dwuosobowe. Mhm. A nie trzy, myślałem. Bo ma światła u góry. Znaczy się nie siada tak czy siak, tu się siada. Światła mogą być, o tu się, widzisz? Tu się siada. No dawaj. Montuj to. No trochę tego ma. Farba. Tylko? Mhm. To jedna tak naprawdę wygodna. Wracamy przez duży hangar i... Nie no, idziemy jeszcze na duże skałki. Masz tu duże skałki, czy mhm. na koniec? Tylko musimy na boki pojechać. Aha, no to na, a nie na koniec? Paliwo, Damian. Tak. Chyba na koniec drogi trzeba podjechać, do tego tunelu czy no coś. No tak, przy tym tunelu i nad tym tunelem i dookoła niego są. Duże? Dobra. Jedziemy na zimowe SUV czy na czerwone? Nie no, najpierw na małe polecimy, potem na duże. Jedziemy na duże teraz. No dobra, to lecimy na duże od razu. Ale gościu tak, o, zginąłem specjalnie, a tak naprawdę, kurde, znowu muszę zbierać po 100 surowców na klucz. Ja mam lepszy silnik od twojego Kirlej, czy mi się wydaje? Nie, ja po prostu W co chwila puszczam, żeby nie wyprzedzić Glacisa. Ja lepiej będę jechał przodem i tak. Taką eskadrę sobie robimy. Nie no, mi się w cholerę mój podoba. Fajne ma kolorki. Ten różowy? Kurwa. Ej no stańmy to po prostu i przeszukajmy to, bo tak ostatnio... No ale że... przecież pisze, że ten wolę jeździć, nie zostawiam kłada. No super, będę jak sam idiota tu chodził, to nie zostawię kłada, bo on go nie będzie inaczej pilnował. No to Krystian, mógłbyś zostać ze mną. Tak zrobię. No to chodź do mnie. Nie mamy cię w dupie. Jeżdżę z nimi tylko dlatego, że chcę nasze auto. Bo potem, no to albo zostawiamy, nasze? Ale musimy wyjeździć no tak. Całą wachę, bo jak ktoś wsiądzie, to widziałeś ile zapierdzielą. To chodź tu, Hades, do nas. Wiesz co, bo już objeżdżam tam. Jeśli nie ma aut, to jedziemy i tyle. A to czekaj, bo tu mam jeszcze jedną skrzyneczkę do zebrania. To zbierze ci świnie zebrałem. O, jest auto. Jakie? Czekaj, już ci mówię. To jest trzyosobowy chyba? Nie, bo nie ma lamp na tym. Idę. Ale na dachu nie da się siadać. Się siada na tym tylnym. Z tyłu. Tak jakby. Gdzie masz? Tu masz. No tu jest, a nie, czy, a może to dwuosobowe jest, nie wiem. To jest chyba dwuosobowe. Gdzie jest? Słuchaj, Hades, dwuosobowe to jest jak masz tylko siedzenia w środku, trzyosobowe jak masz siedzenia w środku i z przodu na masce bez maski. Albo na dachu. Gdzie dwuosobowe? Kirle, jedziesz? Przejechałeś. No, nie wiem, gdzie przejechałeś, jest, przejechałeś. Przekiąłeś. Okay, nie tutaj też, nie ten skręt. No, to tam prawo. Biegasz, skaczesz? Tak. No, to musisz przyjechać. O, znalazłem
Te trybiki. Tu. Aluś, chodź tutaj na te hangary. Na które? Na duże. A co bierzemy teraz? O Jezu. Lewo. O masakra. Co? Okej. Przecież on jest wetknięty między... To mu koła. To nie bierzemy go w takim razie. Nie no, ja go wypchnę. A po co mam tam do was iść? Bo ktoś będzie musiał wrócić jednym. To jest dwuosobowy? No, okay. To co, raz kozie śmierć? Nie. Jak na ryzyka to lepiej nie. Nie no, na pewno go wyciągniemy. No to najpierw go wyciągnij. Bez kusie na 100% nie da wyciągnąć. No to rozbierz go i jedziemy dalej. Rozbierz go i tyle. Pchnąłeś. A nie, to ja przesunęło go, przesunęło się, dobra. Pomógłbym ci, ale nie mam dzidy. Daj mu Hades. Pomagam ci dobra. Już. A wy jesteście po lewo czy po prawo? No wprost, ale jak biegniesz to ja tego, to mnie zobaczysz. No okej. Okay. Cały czas w to iść, tylko na kucka. Wysanie pilny tam, o. Aby się nie zaklinował. Ulicą ma być? Mhm. I co będzie, nie, jeśli przez tekstury to nie przejdzie, to... Nie, kół, jak on jest taki gówniany, nie ma kół, bo to koła same z siebie nie potrafią przez tekstury przenikać. Reszta potrafi. To mały problem z... O, idzie cały czas do przodu. Szybciej by poszło, gdyby miał koło, ale wtedy może nam się blokować i nie wyjechać w ogóle. Kto tam się bije z dużym? Nie my. Nikt. Leć, Krystian. Nie wy? Nie. Też pójdę. Gdzie Ola? No, po prawo. Nie widzę nic. Przy tym domku? Dalej za domkiem? No, przy domku. Nie, jest ktoś, Hades, dawaj. Dwóch ludzi. Dasz radę Kirlej tam? Uważać na siebie? Ja idę do Kirleja. Ja bym podjechał tam do was. Strzelać? Czekaj. Czekaj, ja ich obejdę. O! Dzik mnie zaatakował. Nice. Ale oni mogą mieć studenty domek, nie? Jesteś na blisko tam u nich, Krystianie? Biegnę do ciebie, Krystian. Dobra. Czekaj, ja tutaj przy drzwiach czekam. Duży padł? Temy. Padł. Jeden zabity. Dobra, ten ucieka. Ola, bierzesz? Bierzesz? Hades, pilnujesz? Wziąłem najważniejsze, jedne z tych lepszych rzeczy z tej skrzynki, nie? Mam. Dobra, Ola, jest? Jak tam? A, nic ciekawego. Dobra, to idziemy stąd. A, i ominąłeś 3 skóry tego. Dobra, przepraszam. Dziękuję za info. Bo na razie ja tu te kłady pilnuję, żeby nikt mnie tu nie podlazł. Przestraszyłam się. Na tej ważce... Jakie oni mieli niki? Nie wiem, rusek jeszcze. Rusek, R1 i tony. Tony, ruskie znaczki, 1 no, MP albo Candyum. Ich nie znam. Nie. R1 i ton ruski. A Candyum to kompletnie co innego. Biegniesz razami? Tu jest, dalej jedno. To jest jak będziecie podbiegać, auto, to mówię. Jesteśmy. Podbiegamy. Dobra, widzę was. To jest 3-osobowe auto, czy w końcu? Kirlej, wsadzę ci demki do tego. Wsadzę ci jakieś tam... To co, ja jednym będę musiała wrócić? No, autem pewnie. Nie, kładem. Kładem? No, to nie jest jednym. Gorzej jeździć. O, jeszcze chwilę i wyjdzie. O, już. O. Nie widzę twojego niku, Ola, wiesz? O, już jest, już kółko z tej... Ty jestem. Z prawej mi wiem, prawie że to ty wyszło, jesteś. Tak króliczek jest. Z lewej już coraz bliżej. Wy się tam pilnujcie, a nie patrzycie się na nas. Pilnujemy cały czas. Nie bij tam w górze. Bij jak najniżej tutaj tego początku. Nie biję tam ten... góry. A co, to jest dwuosobowe, to chcemy tylko dwu osoby na razie, tak? To jest trzyosobowe. Trzy? A po czym wnioskujesz? Z tyłu wsiąść. Bo z tyłu ma. Aha, to coś takie. Ale z przodu się nie da wsiąść też, chyba? Nie da się, bo nie ma o, dobra, siedzenia. Jesteście blisko, jesteście jeszcze blisko. Jeszcze musimy to wypchnąć. Co tak skacze? A, bo to ono. A co, nie dasz rady tyłem wyjechać, jak założysz opony? Jest to lepiej wypchnąć teraz, go jeszcze. Teraz już możemy. Już dobra. Możemy go zmontować. To montuj dobra. Go. Uuu, chwila, prawdy. Czekaj, które to są przednie koła, a które tylnie? Kuła. Tylne to będą te dolne, bo Hadesowi jak zakładałem, to te tylne tak. Było, tak.
Dobra. To dolne. Uwaga. Jest jedno duże. Okej. Aż się boję, a drugie jest to samo? Dobra, tak, są, tak. Jest, dobra. Dobra, teraz przednie małe lecą. Ola, ty chcesz pewnie jakieś paliwko. Okej. Ej, nie wiem czemu, nie patrzyłam. Dobra. Dużo kamienia w ogóle zyskałem z tamtych ludzi. Jest wszystko? Ej, jest problem. Co? Te zębatki tu nie wchodzą. Łap te, może te pójdą. Mam. Nope. Weź sprawdź, jakie zębatki potrzebujemy. To musi mnie ktoś popilnować. Tak, ja pilnuję. Dobra, dobra, pilnuję. Jeżeli nie będzie, no to na czerwono musimy jechać. No tak. I patrz, dosłownie jedziemy. Masz tam gdzieś mapę pod ręką? Tak, mam. Znaczy, no tutaj wiesz, tutaj już jedziemy prosto, nie? No tak, cały czas drogą. A ci mówię, damy radę. Gorzej będzie z trasą na... na czerwone. Bo albo ile mamy do tego przez... domu? Bo albo będziemy musieli przez pustynię jechać. Wrócić się ewentualnie. Znaczy będziemy musieli albo jechać przez pustynię, albo przez tamten krótki teren, gdzie wiesz, promieniowanie jest. Wydaje mi się, czy ty bijesz cały czas tylko w ziemię? Nie, wydaje ci się. A ja u ciebie biję w ziemię? Tak. Aha, dobra. Miałem się coś zapytać. Tak, wyjdę za twój portfel. Nie. Nie to. A nie możesz go tam sklejmować, Kirlej? Nie. Właśnie w tym jest problem. Muszę mieć chociaż raz w nim wszystkie części, żeby go sklejmować. Ale klejm chyba i tak nic nie daje. Właśnie. Daje to, że ci nie zniknie po opuszczeniu go od tam danego terenu. Aha. A, czyli... Czyli może zniknąć teraz? Może zniknąć, jeśli opuścimy my we dwójkę ten teren stąd. Dobrze przygotowana ekipa. Ej, no jakbyś, a jakbyś grał sam i włożył wszystko? To tu trzeba obrócić w tamtą, bo tam będzie, czekaj. I jeszcze pomyśl, że nie masz nikogo, na przykład, że jedna osoba nie może grać, druga na przykład siedzi w szkole jeszcze pół dnia. Sugerujesz coś? Nie, no ja mu, po prostu mówię, nie, że jakbyś tak miał skręcić. Mieć. Tylko nie w koło, błagam. Nie, ja akurat potrafię w koło. On nie potrafi. Ja jadę w prawo, Krystianie. Dobra. Jest samochód. Oby wam chociaż jedne tryby puściły. Ola! Wolnęłaś z lewego. Musisz wysiąść. Nie, nie wolnęłam z lewego. A co jest nie tak po znowu? Po prawej samochód. Wiem. To zostaw mi, ja sam będę. Przypilnuj mi kłada. A ty słyszałeś, jak ktoś gada? No tam w tle u kogoś chyba. Czy w tle u kogoś właśnie? Nie wiem, ale co? Kirleja chyba. A to może on. To Damian czy młodszy? No Damian. Mam tryby. Dauta. Nie wierzę. Naprawdę? Dawaj. Dawaj tu szybko. Jestem, jestem fartem życia. Tak. Ukradę, żebyś kurwa mój fart. Spytaj się Hadesa. Nie, Kirlej, ty nie miałeś nigdy takiego farta, co on ma przez całe życie. No właśnie w tym jest problem. Ja mam... Życia pecha. Życia pecha. Tak. Ja mam życiowego pecha, nie? Ze wszystkim. Tamte były zielone, Kirlej. Słucham? Zielone były. Zielone. Dobra. Masz żółte? Tak. Tyle, tyle dropiłeś, wszystkie dropiłeś zielone. Ja poszłem na pierwsze, wydropiłem żółte. Widziałeś, ile w skrzynce mamy tego? Tak, wiem. To wszystko mi dropało. Ani, a ile samochodów rozłożyłem, to wszystko nie, były no, farby. Nie no, Krystian, po prostu wygrałeś. Te wszystkie farby, które tam są, to wszystko to są te... Boże. Farby. Ja mogę wszystkie sobie farby nakładzić. To są... O Jezu, zapomniałem po prostu, co mówiłem, się, że powiedziałem co innego. Wszystkie farby stamtąd to są rozłożone moje samochody. Można i tak. To ciekawe, że składa się samochód i ma się farbę tylko z niego, nie? No, gdyby no normalnie bierzesz, wiem. Bierzesz taki klucz i skrobiesz, aż ci wypadnie. Nie, kluczyki po prostu potem, jak już masz trochę tej farby, to mieszasz z jakimś olejem i wiesz, rozgniatasz tak, aż zrobić się farba. A to możesz ją na nowo nałożyć. A co z tym metalem? Jakim metalem? No właśnie. Ja nie wiem, o czym mówisz, to się rozpada w trakcie. Nie podnoś tego, ale... Najlepsze rozmowy jeżdżąc składem.
Ale nie powiem, że fajnie wygląda ten kład, bo jest taki masywniejszy. A to nie da się znaleźć części do nich? W sensie tej skrzynki? Znajdujesz tak i masz go do końca. Znaczy, no bo ty masz tylko tą lodówkę z tyłu jakby. No i z przodu te kufry jeszcze takie. Ale ona jest o tyle bezpieczniejsza, że jak jedziesz tyłem, jedziesz tą samą prędkością, ale jak strzelisz pociskiem, to ona więcej blokuje niż przednie. Bo ty masz na przykład tego. Ty masz na przykład HD z przodu kufry, a mój na przykład, mój Oli nie ma z przodu kufrów, nie? Nie masz swojego. Nie mam. Ten wasz to w ogóle jest sam stelaż, bym powiedział. Proszę, do ciebie biegnie. A ja go nie chcę. Oj, chyba w tobie powiem, ciebie powiem. Wsadź tą wachę, o Jezu. O Boże. Się rozpędziłem. Chodźcie po się. Masz to w samym wałtku? Nie, ja mam przy sobie. Uważaj, gdzie przejadę. Dawaj, wrzucaj. Wrzuciłeś wachę? Nie mogę, dopóki nie będzie tego. Bang! Jebudu, dawaj. Kto może jedzie? Paliwo? Może paliwo? Jest paliwo. Nie może jechać. A może nie siedzisz na kierowcy? Wysiądź. Co? Nie siedzisz tu, gdzie trzeba. A ja nie wiem, jak się wsiada, nie wiem, nie zmieniłem. Dobra, nic. Bierz kładę. Hades, znaczy cokolwiek. No to i tak ten. A nie mieliśmy tu trzech kładów? No jeszcze jest, wszyscy już są. Tylko ja nie dobra. Mam tego paliwa. Wy odsuńcie mi. Dobra. Nie masz paliwa? Już, ej, już. Czekaj. Hades, zatrzymaj się. Jedź, już jej dam paliwo. Jedź już. Stań, Ola. Ja czym się zatrzymuje? Shiftem. Shift. Tak? A no tak. Trzymaj. Się tym hamuje. Ja to biję w struktury po prostu. Dawaj, Ola, jedziemy. No jedź, Kirley. Czekaj, nie mogę, bo zahaczam o drzewa. Jadę otworzyć już ten wrota. Dobra. A to nie zmieścimy chyba samochodu i trzech kładów. Jedziemy. Masz dwa garaże. Kłady jadą w lewo, samochód z prawej. I każdy ma swój pojazd teraz, nie? Nie no, nie narzekam. Z moim fartem. Mi się wydaje, czy ten samochód jest szybszy od kładów. No jest. To chyba Serki? Jest nic dziwnego. Masz większą masę, wolniej się może rozpędzasz, ale jak gdzie się rozpędzisz... Pojechali? Czekaj, ja coś pojumałem kompletnie. No przejechałeś właśnie. Obok bazy, głupku. Tak. To wsadź do tego drugiego, a nie tam są no skrzynki. Ja do prawego wjeżdżam, wy do lewego. To Krystian nie tu. Co? Co za różnica? No bo tam będzie potem problem z wyjeżdżaniem i tak dalej. Bo samochód jest grubszy, rozumiesz. Dobrze, Krystian. No nie. Czy to ma być dyskryminacja? Otwieraj. To jest dyskryminacja. Zamknę za wami. Jesteś Ola? Jesteś. O, Ola tak bokiem. Ola mundurowi. Dobra, gdzie jest ta autka? Dobra, rozpakujmy najpierw samochód. Znaczy kłada.